kobiet spotykamy się w Domu Kultury w Przedszowie. Z okazji naszego święta wspaniała niespodzianka, długo wyczekiwany koncert. Dzisiaj w reżimie sanitarnym koncert, bo przecież zagrają dla nas Janusz Majcherek, Kamila Sibyk, Zuzanna Bratek i Anna Walancik. Szanowni Państwo, szanowne panie, dzisiaj obchodzimy dzień szczególny, Dzień Kobiet. W związku z tym dniem Gminna Biblioteka Publiczna w Przedziszowie przygotowała dla pań kilka niespodzianek. Jedną z nich będzie koncert z utworami pod budą z wykonaniem zespołu, który na co dzień działa przy Młodzieżowym Domu Kultury w Oświęcimiu. Mamy okazję porozmawiać z muzykami. Proszę, opowiedzcie nam o waszej współpracy między nauczycielami a uczniami. Nasza współpraca polega głównie na tym, że ja i Janusz jesteśmy nauczycielami w Młodzieżowym Domu Kultury. Prowadzimy zajęcia z gry na gitarze, jak również właśnie zespół wokalno-instrumentalny, gdzie nasze członkinie tego, że właśnie zespołu tutaj stoją obok, czyli Zuzia i Ania. No i już w sumie od kilku lat współpracujemy, występujemy na różnego rodzaju imprezach, między innymi na tej z okazji Dnia Kobiet. Niedawno organizowaliśmy koncert kolęd w kościele, udało nam się zagrać. No i w sumie generalnie, jak jest jakieś większe wydarzenie w MDK-u, to dziewczynki się chętnie angażują. Cieszy nas to bardzo. W jakim klimacie i jakie utwory usłyszymy podczas koncertu? Więc dzisiaj zaprezentujemy repertuar zespołu Pod Budą. Będzie to coś mniej więcej w klimacie retro poezji śpiewanej. Przyznam szczerze, że te utwory są moim pomysłem. Mam sentyment do tego zespołu, bardzo lubię ich słuchać. Byłam na ich koncercie. Bardzo dobrze czuję się w tym klimacie i myślę, że wszyscy dobrze się czujemy w takim klimacie i dobrze nam się tak śpiewa. Kamila i pan Janusz grają razem także w zespole Ultrasonic. Jak przebiega wasza współpraca? Od kiedy trwa i jak wyglądają wasze plany związane z zespołem? Jeżeli chodzi o zespół Ultrasonic, to gramy razem z Kamilą od 2018 roku. No, aktualnie jesteśmy na etapie nagrywania naszej jakby pierwszej płyty. No cóż powiedzieć, to jest
Ta muzyka, którą akurat razem wykonujemy, to jest też taka nasza wielka pasja. Nieco odmiennym stylu niż te utwory, które dzisiaj prezentowaliśmy, będziemy prezentować tutaj na koncercie. Mamy także nadzieję, że uda nam się w najbliższym czasie zagrać kilka koncertów na żywo, ponieważ no, tak jak chyba każdy muzyk, wykonawca, no już tęskni bardzo za sceną, za spotkanie z ludźmi, a nie za wydarzeniami online, które są w zasadzie takim substytutem koncertów, substytutem takiego naszego funkcjonowania. Jednak koncert na żywo to jest inna energia, to jest spotkanie z ludźmi, to jest wspaniałe wydarzenia, które się gdzieś tam dzieją pomiędzy właśnie artystami i publicznością. Także bardzo, bardzo też za tym tęsknimy i myślę, że jakoś wkrótce będzie okazja, możliwość zagrania takiego koncertu na żywo.
Coś, co jest miodem na nasze serce. Myślę, że nie tylko na moje, ale na wszystkich, że możemy tutaj się spotkać i na żywo słyszeć te piękne utwory tego krakowskiego klimatu. Udało się nam zorganizować to wydarzenie stacjonarnie. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej w Przeciszowie, bo to dzięki ich pracy i zaangażowaniu mogliśmy dzisiaj oglądać ten występ. Dziękuję Pawłowi Gawlaczowi. Dziękuję. Wielkie brawa. Dziękuję Pawłowi Garnaczowi za obsługę naszego wydarzenia, za udostępnienie sceny, oświetlenia i nagłośnienia w części.
Dziękuję pani dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu za zaangażowanie w tym wydarzeniu. I przede wszystkim dziękuję zespołowi, czyli Ani, Zuzi, Kamili oraz Januszowi za to, że poświęcili czas i zagrali naprawdę fantastyczne utwory pod budą dla państwa, dla pań przede wszystkim.